polskich pacjentów, polskiej gospodarki, o ratowaniu nas przed armagedonem gospodarczym. Ludzie, ogarnijcie się. Gdzie, co wy wyrabiacie? Jak wy się zachowujecie? Naprawdę, przyjdzie czas na dyskusje panelowe historyczne. To jest pierwsza rzecz, bo najpierw trzeba postawić rozpoznanie. A rozpoznanie jest takie, że nie tylko koronawirus zaatakował nas jako... zaatakował nas biologicznie. Są poszkodowani pacjenci. Są całe rodziny, które są dzisiaj przerażone. Są pracownicy ochrony zdrowia, którzy każdego dnia walczą o zdrowie i życie. Ale zaatakował polską gospodarkę. Do czerwca 1-2 miliony osób może być bezrobotnymi. Bezrobocie może być dwucyfrowe z powrotem. W najbliższych tygodniach może dojść do masowych zwolnień, zwolnień grupowych w wielu zakładach pracy. 70% firm może dokonać zwolnień. Co druga polska firma może upaść. To jest sytuacja i to jest dzisiaj postawione rozpoznanie i diagnoza. Jakie zastosować leczenie? Co zrobić, żeby uratować dzisiaj każde miejsce pracy? Po pierwsze solidarność. I tu zgoda z panią ministerem Milewicz. Tak jest. Solidarność Polaków. Zdajemy egzamin solidarności. Pomocy sąsiedzkiej jeden do drugiego. Zdają egzamin solidarności pracownicy ochrony zdrowia. Bo pomimo braków w sprzęt ochronny są na pierwszej linii walki. Nie zabezpieczyliście ich. To jest zaniedbanie, z tego będziecie rozliczeni. Ale oni walczą i zdają egzamin solidarności. I teraz jest pytanie do nas wszystkich. Tu na tej sali, wszystkich parlamentarzystów. Czy my zdamy egzamin solidarności? Czy jesteśmy gotowi schować te nasze wojenki, to wszystko, te uszczypliwości i normalnie zastosować zasadę solidarności? Ale solidarność musi być dwukierunkowa. My poparliśmy waszą ustawę dającą gigantyczne uprawnienia. Nie zgłosiliśmy poprawek w Senacie do tej specustawy w walce z koronawirusem. Ale to poważnie musicie teraz traktować nasze poprawki do tej ustawy. I nie mówić, że jak coś opozycja zgłasza, to jest koncert życzeń. Bo jak mówiliśmy o dobrowolnym ZUS-ie 2 tygodnie temu, 2 miesiące temu, to był koncert życzeń dla was. To były pobożne życzenia. Ale jak podpisał się po tym pan prezydent, no to mówicie, tak, to jest dobry pomysł. Skończcie z tą propagandą i obłudą. Nie lansujcie Andrzeja Dudy, bo to i tak mu nie pomoże. A może zaszkodzić wielu polskim firmom, bo nie wiedzą, co się dzieje, bo te komunikaty po Radzie Gabinetowej były tak miałkie i tak beznadziejne, że kompletnie nic z tego nie wynikało. Druga sprawa. Jak opozycja dzisiaj zgłasza, nawet trudne na pierwszy rzut oka do przyjęcia poprawki, to się pochylcie na nim. I jest możliwa normalna konsultacja na przykład z panią ministerem Milewicz. Dziękuję. Zgłaszaliśmy wczoraj wniosek wycofać się z tych głupot wprowadzania restrykcji, kodeksu karnego mieszania w ustawie gospodarczej. To kompletnie nie ma sensu. Konkretne działania. Dobrowolny ZUS i to niezależne od wielkości firmy. Bo to koronawirus nie działa tak punktowo, że atakuje tylko mikroprzedsiębiorstwa. On atakuje wszystkie. I firmy powinny uzyskać wsparcie, te, które poniosły straty, niezależnie od swojej wielkości. Zwolnienie z PIT-u, z CIT-u, zwolnienie, a nie przełożenie. Tak samo w sprawie kredytu. Trzeba wydłużyć, nie tylko zastosować wakacje kredytowe, ale wydłużyć okres spłaty kredytu. Bo ktoś może mieć kredyt do spłaty jeszcze przez 7 miesięcy. Weźmie wakacje kredytowe przez 6 miesięcy. I co? W tym jednym ostatnim miesiącu musi spłacić i tak wszystko z całego długu, z całego swojego kredytu. To jest kompletnie bez sensu. Trzeba doprowadzić do zwrotu VAT-u jak najszybszego. O tym mówią cały czas przedsiębiorcy. Domagają się natychmiastowego zwrotu VAT-u. Nieoprocentowane pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Potrzebne jest wsparcie pożyczkowe. Wielka linia kredytowa, o tym będzie mówił marszałek Tyszka. Nie 5 tysięcy z Funduszu Pracy. Mówił pan premier, jak to zachowaliście bezpieczne instrumenty, jak to zabezpieczyliście fundamenty finansowe. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Panie premierze, ile tam jest pieniędzy? 700 milionów czy już 250? A on ma starczyć na wypłaty. Ta wypłata wynagrodzeń musi być. Rozumiem wnioski lewicy. Pamiętajcie, żeby też nie przeszarżować, ale rozumiem waszą walkę o prawa pracownicze. My mówimy wprost, minimalne wynagrodzenie dla każdego pracownika, którego firma ucierpiała. Nie różnicujmy tu 80% minimalnego, tu 40% przeciętnego. To naprawdę nie ma sensu. Tak nie pomożemy. Proste, jasne reguły. Bez oświadczeń i zaświadczeń na 4-5 stron.
Pamiętacie, co się jaka rozgorzała dyskusja po tym, jak pokazaliście wnioski do ZUS-u na 4 strony, żeby majątek sprzed 3 lat pokazywać. Dla pana premiera, bo się powoływał na to, ważne są opinie ekspertów, instytutów ekonomicznych. Panie premierze, dla mnie w czasie kryzysu ważna jest opinia prawdziwego eksperta. Polskich przedsiębiorców. Pani Hanny, która prowadzi biuro podróży, pana Stanisława, który ma firmę transportową, i pana Jana, który pisze do mnie przed chwilą. Trochę lipa, że rząd bierze pod uwagę przychód, a nie dochód. I to z lutego. Na przykład ja mam małą marżę, ale przychód w lutym miałem ponad 15 600. I ZUS będę musiał zapłacić. Mimo, że w marcu już mam mega spadek przychodu, a dochodów prawie zero. To jest głos prawdziwego eksperta. Nie szukajcie ich. Nie szukajcie ich w wielkich instytutach ekonomicznych. Szukajcie tych ekspertów tutaj, wśród polskich przedsiębiorców, polskich pracodawców. Dobrze, że dopisaliście rozwiązania dla rolników. Na Radzie Gabinetowej przez pierwsze tygodnie w ogóle o nich nie pamiętaliście. Słuchaliście się w nasz głos. Zasiłek opiekuńczy musi być wypłacany tak samo dla ubezpieczonych w ZUS-ie i w KRUS-ie. Musi być zasiłek chorobowy od pierwszego dnia. A w firmach to już nie firma ma wypłacać zwolnienie od pierwszego dnia, a po 30 dniach przejmować to ZUS. Tylko państwo musi wziąć ten obowiązek. Im więcej dzisiaj zainwestujemy, im więcej dzisiaj pieniędzy zostanie uruchomionych w pożyczkach, ale też w dotacjach bezzwrotnych dla polskich firm, tym one po odbudowie polskiej gospodarki zwrócą to w swojej aktywności, w swoich podatkach. Ratujmy każde miejsce pracy. Upominam się również o polskie samorządy. Musi dojść do zwolnienia z podatku nieruchomości, z podatku rolnego, umorzenia tych podatków na najbliższe miesiące. Ale musi być wsparcie dla samorządów ze strony rządu. Nie można zostawić małej wspólnoty lokalnej samej sobie. Oni już dzisiaj mają wielkie problemy, choćby z utrzymaniem szkoły, z wypłaceniem wynagrodzeń dla nauczycieli. Po tym armagedonie gospodarczym mogą po prostu upadać. Tu chodzi też o spółki komunalne. Mamy do wykonania ogromne przedsięwzięcie. Przeprowadzenia Polski przez kryzys, jakiego nie znaliśmy, jakiego nie doświadczyliśmy. Stoimy nad przepaścią. Jedni są sparaliżowani strachem. Nie wiedzą, jak się zachować. Drudzy na oślep, choćby bez oręża. A tu trzeba wziąć mocny rozbieg i przeskoczyć tą przepaść. I to jest możliwe. Zasada solidarności, zasada pomocniczości. Zasada odpowiedzialności, jeden za drugiego. Chcę się upomnieć na koniec o to, co się dzieje w służbie zdrowia. Nie można pozostawić lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, fizjoterapeutów i farmaceutów samym sobą. Trzeba im zapłacić lepiej za ten czas bardzo wytężonej pracy. Trzeba zabezpieczyć, ale też trzeba dać szansę pacjentom na to, że trafią, jak mają dzisiaj chorobę onkologiczną, do lekarza i będą przyjęci. Tydzień można było wytrzymać, może dwa, ale za chwilę będzie za późno. Co mają zrobić pacjenci onkologiczni po przeszczepach z chorobami, które nie mogą czekać? Jaka ścieżka postępowania dla nich? Musicie ich o tym informować. My jesteśmy gotowi do współpracy. Ja tą współpracę jeszcze raz deklaruję. Spełnijcie kolejne nasze poprawki. Dobrowolny ZUS dla wszystkich. CIT, PIT zamrożony, niepobierany. Niski, szybki zwrot VAT-u, podatek od nieruchomości. Wynagrodzenia dla pracowników w minimalne wynagrodzenie dla każdego pracownika, który tego wsparcia potrzebuje. Zasiłki nie do 8 roku życia, tylko również za opiekę nad starszymi dziećmi. To są nie warunki, to są nasze żądania, powiem wprost. One są po prostu potrzebne, bo są żądaniami pracowników i pracodawców. Zróbmy to wspólnie. Jak najszybciej trzeba to prawo uchwalić, ale musi być mądrze uchwalone i dobrze uchwalone. Od 1 kwietnia te ustawy muszą zacząć działać. Mam nadzieję, że są przygotowane akty wykonawcze, są przygotowane rozporządzenia, bo to musi być natychmiast. I wniosek na koniec do pana marszałka. Sejm nie powinien przegrywać swoich obrad. Powinien pracować w trybie ciągłym, każdego dnia ma się odbywać posiedzenie. Za 2 tygodnie oczekuję od pana premiera raportu na temat wdrożenia ustawy antykryzysowej. Wygramy tą walkę tylko solidarnie i odpowiedzialnie. Bardzo proszę, pan poseł Stanisław Tyszka, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Jest. Tak jest. Konserwatyści Matka Biedrańskiego. Tak jest. Dziękuję bardzo, panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo. Szanowni państwo, ja będę mówił mniej politycznie, bardziej o gospodarce i o przedsiębiorcach. Światowa i polska gospodarka wygląda w tym momencie jak człowiek postrzelony z armaty. Natomiast nasz rząd na czele z panem premierem Morawieckim przychodzi z gencjaną i z plasterkiem i w ten sposób chce uratować sytuację.